ziomek, pana to. Tutaj jest jakiś, to nie jest do driftu, to jest jakiś NASCARowy samochód, zobaczmy go. To już jest chyba do... O kurde, ty! To będzie ciekawe. Ciekawe, czy da się dobrze ten samochód na przykład na wyścigi zrobić. No nie, taki NASCARowiec, jakieś tam światła ma. Sprawdźmy go. Ej, patrzcie, tu się nawet maska otwiera. Ja myślałem, że całe body się ściąga, żeby zajrzeć do silnika. To jest generalnie, ja kiedyś widziałem taki samochód NASCARowy na pokazach w Poznaniu, na Motor Show. I tutaj mamy światła w tym samochodzie. To jest dziwne w sumie, bo to jest cały taki jeden, to jest blacha, ale ona jest bardzo cienka i w środku mamy tylko ramę i na to nałożona jest taka blacha, z której nie powinno nic świecić. Te światła są takie tutaj sztuczne, namalowane tylko, o, tak o. Więc tutaj w Fordzie to jest dziwne w sumie, że nam się coś z przodu faktycznie świeci, że są jakieś światła. Aż dostałem takiego mindfucka przez chwilę, tu się nie powinno raczej nic otwierać. Że są spinki, te spinki się tutaj, no nie no, może się otwiera ta maska, bo są tutaj nawet takie ten. Ciekawie to wygląda, to się wchodzi przez okno, jakby... Nawet jakiś bagażnik tu jest, możemy na zakupy jechać. No ciekawe, ciekawe, dobra. No zobaczmy, co jak ten samochód brzmi. Cześć. Toyota 2JZ Camry Stock Car. 2JZ, ciągnik, zobacz na to. Ile kunia tu mamy w standardzie? 850, to tak na spokojnie, no nie? A coś czuję, że ten samochód może się dobrze prowadzić. Że może być dobry na wyścigi. Ciekawe, nie? No i tu mamy parę zakrętów. Zobaczymy, jak mi pójdzie tą furką. Fajne jest to, że jest od razu w S1. Właśnie, ja na dwójce, nie? Dwójka się kończy przy 200 km na godzinę, słuchajcie. Kurde. No tak są wyregulowane te biegi, ponieważ mamy tutaj potężny silnik z dużą mocą, który zresztą też jakiś bardzo ciężki nie jest, no nie? To myślę, że ten samochód będzie całkiem dobry na wyścigi. Tak porównując do innych samochodów, z którymi się tutaj ścigam. Ja nie wiem, czy w samochodach NASCAR jest jakiś ABS, wydaje mi się, że raczej nie. Może jest, nie mam pojęcia. O kurde. Muszę jakoś jeszcze lepiej stunigować ten samochód, bo on coś z hamowaniem ma problem. Trzeba będzie go delikatnie dostosować może. Tylko wiesz, problem jest taki, że cokolwiek bym do niego nie wsadził, to on od razu ląduje w klasie S2. A bym chciał mieć taką fajną furkę do wyścigów w S1. Dohamowywanie do zakrętów, katastrofa jest, panowie. Czekaj, 2 plus 3 to 5 i 5, 10. I mamy super wheel spina. Ile razy możemy kupić ten samochód? Ja już chyba wiem, do czego on będzie dobry. Moment. Ile on kosztuje? Mam nadzieję, że nie będzie drogi. Drogi jest? A, no to jak jest drogi, to nie. Czekaj, gdzie to się kupuje? Festival. Car Collection, okej. Okay. To była Toyota, tak? 300 tysięcy, a to za drogi, to nie. Gdzie to jest? Jump to Manufacture. O, dobra, mamy. Nie wiedziałem, że tutaj też tak można wyszukać. Ile on kosztuje? To nie. 400 tysięcy za drogo. Tyle to nie. To się nie opłaca. Dobra, zrobimy go na draga, czy nie? Dobra, musimy jedynkę wydłużyć, myślę. A przód miękki, no nie? A popróbujemy różnych konfiguracji, bo to się różnie robiło. Odrobinę go obniżymy. Coś takiego zróbmy. O kurde. Tak. Chodźmy na jakiegoś draga. Chodźmy tutaj do Horizon Festiwalu i zobaczymy, no. Dobra, spróbujmy go na tym dragu. Difficulty, zobaczmy. Expert? Spróbujmy pro.
Gaz wcisnąłem do końca przy starcie. Ale to już koniec biegu jest. Dogonimy czy nie? Nie dogonili. No ten start był taki sobie. I powinno być chyba Agites. Czwórkę wydłużymy. Zoba. Równa klasa S1. Nie tuningowałem go patrząc na tą klasę, tylko chciałem go zrobić na Willy najpierw. A tutaj wychodzi na to, że to będzie dobry samochód na drag. Ziombel. Co masz na to? Spróbujemy jeszcze raz. Ustawimy najtrudniejszych przeciwników. Tu wszystko mamy, git, zapisujemy. Ziomek, pana to! Widzicie, jak ładnie wystartowałem, cisnę gaz do końca. Mam wyłączoną kontrolę trakcji. Uuu, ty! Ej, najtrudniejszy poziom! Bez żadnej spiny, wciskasz gaz do końca i tyle, nie? I samochód robi resztę. Ja musiałbym się pościgać na multiplayerze z kimś. Ale myślę, że całkiem nieźle. Dał radę. Najlepszy jest ten start, no nie? Bo ta jedynka jest bardzo długa w tym samochodzie dragowym. I on w ogóle tu nie buksuje kołami. I start ma elegancki. Ej! Jest dobre auto dragowe. No będzie trzeba jeszcze przetestować na multiku, no nie? Bo jak się gra z botami, to wiadomo, że mamy jakąś taryfę ulgową mimo wszystko, ale to będzie chyba ciekawy samochód. Myślałem, że pod wyścigi sobie zrobię fajną furę. Dobra, jeszcze raz. Najwyższy poziom. Zobaczymy teraz. Klasa S1, słuchajcie. Gaz do końca trzymam. Gaz do końca, bez kontroli trakcji, bez niczego. Ziomek. Porobione. Czyli stajemy, gaz do końca. Nie podoba mi się to auto. Ono się nie ma podobać, ona ma wygrywać. Nie no, faktycznie to nie jest ładne. Nie ma co ukrywać. O, i teraz już trochę przesadziliśmy, bo już zaczyna zdzierać. Znowu wracamy sobie. To będzie chyba ta granica. O! No, ty, to będzie ciekawe spalinowe auto do dragu w klasie S1. Najtrudniejsze boty pokonuje bez problemu. Ale może te dragi po prostu są takie proste dla botów, no nie? O, tutaj trochę za bardzo skopcił, bo chyba nie do końca był to asfalt tutaj przy starcie, no nie? Tutaj chyba przy starcie jest trochę tego piasku i to może robić problem, no nie? Ciekawe auto. Proszę bardzo, zrobiony. Czyli do dragu chyba. Ten start jeszcze nie jest taki dobry, ale i tak jest niezły jak na samochód z napędem na tył, wydaje mi się, no nie? Tak startują samochody z napędem na 4 koła, czyli w ogóle zero uślizgu. Jedyny problem jest taki, że jak ktoś ustawi na przykład draga, gdzie będzie pogoda deszczowa, no to wtedy ten mój cały tuning pójdzie się bujać, no nie? To jest tylko na pogodę, kiedy jest, no nie jest ślisko. To jest plastik? Ja bym powiedział, że to jest raczej coś w rodzaju blachy niż plastik, ta cała obudowa. Ale tak, zrobiliśmy. Patrzcie, nawet jak się chwilę zatrzymasz, to on się jeszcze chwilę buja, zobaczcie, jest tak miękki. Widzicie?